No bo dlaczego nie? To może ja tłumaczę, dlaczego nie mogę. Dlaczego oni się nie zgłosili? Proszę Państwa, pan zadał pytanie, proszę pan mecenas. Nie możemy poszukiwać aktywnie, ponieważ zabrania tego ustawa o zamówieniach publicznych. Po prostu, jeżeli zdecydowaliśmy się na przetarg nieograniczony, otwarty, z tego ogłaszamy w Biuletynie Informacji Publicznej informacje, także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i każdy oferent może się zgłosić. Nie było zaproszeń do składania ofert przetargowych, bo wtedy by dany podmiot był traktowany nierówno. Byłaby podstawa do unieważnienia przetargu przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. To znaczy tak. Jeżeli zgłasza się jeden oferent, we mnie to budzi zaniepokojenie. I w tym momencie robię wszystko, żeby sprawdzić, dlaczego zgłosił się tylko jeden i unieważniam przetarg, robię następny przetarg, robiąc kryteria w ten sposób, żeby tych oferentów było więcej, bo z jakichś względów oni się nie zgłosili, tak? Czyli kryteria tutaj zadecydowały, że się oni nie zgłosili. I jeżeli Aleksandrów był w stanie, mimo że kwota, którą sobie założyli, była mniejsza o 85 tysięcy i to spowodowało, że unieważnili przetarg, dlaczego my tego nie musimy czynić? Pójść tą samą drogą po prostu. Tylko tyle. Jeśli mogę, po pierwsze, nie wiem, dlaczego Aleksandr unieważnił przetarg. No właśnie z tym względem. No, nie sądzę, żeby jedyną podstawą do unieważnienia przetargu była kwestia kwoty, czyli niezgodności z szacowaniem. To po pierwsze, to znaczy, przepraszam. Ale nie będę strzelał, tak? Bo no to jest w papierach zapisane miasta Aleksandrowa na stronie Aleksandrowa Łódzkiego. Jest zapisane dla niej, dlaczego unieważnili przetarg. To był jeden z głównych powodów. Tak? Powiem tak, to oddaję głos burmistrzowi, natomiast co do możliwości aktywnego poszukiwania potencjalnych kandydatów do złożenia oferty, to tak naprawdę ustawa o zamówieniach publicznych decyduje. Panie mecenasie, przepraszam, chodzi mi o aktywność, tak jak wcześniej powiedziałem, aktywność, czyli zastanowienie się, dlaczego inni oferenci się nie zgłosili, spowodowanie zmiany kryteriów, tak, żeby było więcej oferentów. Chodzi mi o taką aktywność. Ja rozumiem, co to mecenas do mnie mówi. Dziękuję. Proszę pani radna. Chciałam zapytać o swoje sprawy. To znaczy, ani gmina Aleksandrów, ani gmina Konstantynów nie ma wpływu na to, ile oferentów się zgłosi. Wszystko jest zrobione zgodnie z ustawą i tego przede wszystkim musimy pilnować, tak musimy postępować. A chciałam tylko tutaj nadmienić co do słów pana mieszkańca, pana Rafała Błędowskiego, że tutaj radni nie interesowali się tym, co się dzieje, jeśli chodzi o ceny, o stawki i o to, jaki będzie tutaj CIS i w ogóle cała sprawa dotycząca odpadów. Ja na tamten czas byłam również pracownikiem Stowarzyszenia Bzura, kierownikiem projektu, pozyskaliśmy pieniążki na dofinansowanie, miało być to zrealizowane do końca roku. Niestety czas, jak i przetargi nie były korzystne dla nas, więc w tej chwili dofinansowanie zostało, umowa o finansowanie została wymieniona wojewódzkiemu funduszowi, ale stowarzyszenie będzie dalej realizować, będzie wyetapować, będziemy chcieli pozyskać środki. Wiem, że tutaj gmina i pan burmistrz również jest zainteresowany przyłączeniem do stowarzyszenia i realizacją. To wszystko spowoduje, tak jak tu powiedział pan burmistrz Wybiński, że cena zasięgi powinna spaść, być niższa, więc naprawdę proszę nam tutaj tego nie zarzucać, bo dobro mieszkańców mamy naprawdę na względzie wszystkich. Takie rozmowy były prowadzone i na komisji, jak i również w klubie radnych. Dziękuję. Pan burmistrz. To przepraszam, teraz pytam pani radnej, jakie są ceny w Aleksandrowie? Bo z mojego rozpoznania to jest 10, 90 i 20. Nie chciałam zwrócić głowy, bo bezpośrednio się tym nie zajmuję. Natomiast tak jak pan burmistrz mówi, tak jak ostatnio patrzyłam, były takie ceny. I chciałam nadmienić, że w ostatnim przetargu, nie w tym z tego roku, tylko we wcześniejszym, który był na śmieci, również był dogier na oferent, jak samo gmina Aleksandrów nie miała na to wpływu, proszę państwa. Wszystko jest zrobione zgodnie z ustawą i nie możemy chodzić ponad ustawę. Dziękuję. Proszę państwa, czy radni mają jeszcze zapytania? Proszę. No, nadal nie uzyskałem odpowiedzi. Przetarg został unieważniony. Dlaczego nie możemy postąpić w ten sam sposób? Nawet zmniejszając o 10% kwotę za śmieci, 10% to jest olbrzymia kwota. Dlaczego tego nie zrobić, tak? Mówi pan o tym, że mogliśmy unieważnić i ogłosić jeszcze raz. Tak, zmieniając kryteria i zmniejszając ilość oferentów. Kryteria uważam, nadal będę obstawał przy tym, że nasze kryteria są minimalne i zgodne z rozporządzeniami i z ustawą. Unieważnienie przetargu rodzi ryzyko,
czy w następnym przetargu zgłosi się jakakolwiek firma, a może ta sama zgłosi się z kwotą jeszcze wyższą. I tutaj my musimy mieć pewność, że te odpady z terenu gminy będą odbierane w sposób prawidłowy, zgodny z normami i jesteśmy pewni, bo po tych 2 latach mamy już tutaj dane statystyczne, również gmina musi zapewnić pewne poziomy odzysku. I ta firma do tej pory się wywiązuje z tego prawidłowo. Bo to jest zapisane w dyrektywach gminnych, że do, nie wiem, którego 32 roku musimy odpowiednie poziomy odzysku, odpowiedniej frakcji uzyskać. Proszę, może tak na podsumowanie, proszę Państwa, tej dyskusji i sugestii, czy uwag Państwa co do procedur, warunków brzegowych, przetargu, to bardzo obwarowana zapisami sprawa, jeżeli chodzi o ustawę o zamówieniach publicznych. Odstępstwo jakiekolwiek, proszę Państwa, to nie jest, to jest po prostu działanie takie, które natychmiast zostałoby wychwycone, czy wyłapane, albo zrobione tak, że nie unieważniłoby przetarg. To jest naprawdę, postępujemy krok po kroku. Ja pracuję już w Urzędzie Miejskim blisko 20 lat i ustawa o zamówieniach publicznych to podstawowy dokument, który warunkuje ogłoszenie przetargów. I czynimy to od wielu lat z należną rzetelnością, dokładnością i dalej tak będziemy, proszę Państwa, robić. Nie rozwiązanie i wykonawca przychodzi. Przetarg, kto się chce, to zgłosi. Jest nieograniczony przetarg. Tutaj słyszałem pewne słowa takie, znaczy zachowania takie, że ktoś się uśmiechnął, jak kto chce, może przystąpić. Oczywiście my nie mamy na to wpływu. Stymulowanie tym procesem jest bardzo złe, wręcz naganne, niemożliwe. To jest łamanie prawa. I my tego, proszę Państwa, nigdy nie robimy. A że uwarunkowań jest wiele, no to pan burmistrz tutaj Bibliński przed chwilą powiedział, troska o to, czy będzie druga firma, unieważnić i szereg innych spraw, które wiążą się tutaj z tym. Także będziemy stosować literę prawa w oparciu o zarządzenia. To, że na rok, proszę Państwa, to jest słuszna sprawa, bo ten punkt, który by się znalazł w Łodzi, to jest znakomita sprawa, mniej kilometrów, już mniejsza cena. Wszystko trwa, to nie my podejmujemy, tylko Urząd Marszałkowski. Stąd też myślę, że przetarg na rok jest jak najlepszym rozwiązaniem w kontekście również poszukiwania spraw związanych ze Związkiem Bzura, który nas zaprasza do współpracy. I to było przemyślane, nie ogłaszane na większy, dłuższy okres czasu, bo się zwiążemy z firmą, a w tym czasie będziemy może mogli wstąpić do Bzury. Także tyle chciałem na podsumowanie tej dyskusji. Dziękuję za troskę i pewne pomysły dotyczące wspólnego rozwiązania. Ja rozumiem mieszkańców, tutaj głos do panów, że ta cena jest nie 7 tak jak była, a teraz jest 11. To nie jest tak, że my podchodzimy bez żadnej troski. To nas boli również, że ta cena taka jest, ale w tym momencie wyniknęła z przetargu i nie może być inna. Co nie znaczy, że nie będziemy podejmować wszelkich starań, aby doprowadzić do jej obniżenia. Chciałem to prostować. Nikogo nie namawiam do łamania prawa, tak jak wcześniej powiedziałem. Aktywność uważam po prostu o zmianę kryteriów przetargu i w ten sposób znalezienie większej ilości oferentów. To po pierwsze, czyli nie namawiam nikogo do łamania prawa. A po drugie, uważam, że burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego unieważniając przetarg nie znaczy to, że jest jakimś wielkim ryzykantem. Myślę, że nie podejmowałby tego ryzyka bezpodstawnie. Proszę. Ja tylko jeszcze jedno słowo. Gdyby ktoś z potencjalnych wykonawców miał wątpliwości co do naszej specyfikacji, zawsze może złożyć zapytanie, może prosić o wyjaśnienie, również o zmianę tych warunków. Bo tu nikt się nie zgłosił. Także mieliśmy obawy, że może się nikt więcej po prostu nie zgłosić. Ale na każdym etapie postępowania wszystkie firmy, które są uprawnione, mogą zgłaszać się i dziękuję. Proszę pana, tak poprotestować przetarg. Jeśli jakakolwiek firma miałaby wątpliwości co do tutaj, tak to zatraci. Dziękuję. Proszę pan radny. Jeszcze mam pytanie, kiedy powstanie ten punkt odbioru selektywnych śmieci za cmentarzy tam w okolicy tej przypomnę. To już jest jakiś termin. Proszę pan burmistrz. Jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji. Chcemy mieć wszystkie wymagane pozwolenia do końca roku, zgodnie z ustawą, do końca czerwca przyszłego roku ten punkt musi powstać.
Ja myślę, że na początku przyszłego roku, jak się zacznie sezon inwestycyjny. Tylko kwestia techniczna, czego nie można tam oddawać małej ilości gruzu, bo mieszkańcy mi się pytają, gdzie mogą oddawać gruz. Proszę pan. W tej chwili również można oddawać gruz do 500 kg, jest to bezpłatnie. Składa się wniosek w urzędzie i są podstawiane tak zwane te bitpaki i tam później firma indywidualnie to odbiera. Myślę, że tak, bo ten PSZOK ma spełniać funkcję, to co w tej chwili organizujemy, te zbiórki wielkogabarytowe. To tam będzie można w trybie ciągłym, w ciągu roku oddać te wszystkie odpady. Ale zbiórki wielkogabarytowe zostaną. Nad tym się zastanowimy. Można? Proszę. Panie burmistrzu, co z harmonogramem odbioru nieco śmieci od mieszkańców? Bo z tego co wiem jeszcze, być może gdzie nie gdzie już dotarł, ale w bardzo dużych rejonach miasta nikt nie ma wiedzy, jak to będzie się odbywał. Kiedy odbiór, to po pierwsze, a po drugie, co z, jaka jest możliwość oddania przeterminowanych środków ochrony roślin? Mówi pan tutaj o rolnikach indywidualnych, tak? Myślę, że najlepiej byłoby, gdyby osoby zainteresowane skomunikowały się tutaj z nami i my w sposób indywidualny będziemy to załatwiać. Jest firma, która zajmuje się tego typu utylizacją odpadów, także tutaj nie powinno tego problemu. I to będzie w ramach tej usługi świadczonej przez miasto, tak? Tak. Znaczy firma, która wygrała przetarg, już rzuca rozstrzygać rozpiskę w temacie terminów odbioru śmieci, z tego co się zorientowało. Proszę Państwa, nie widzę. Znaczy nie, jeśli... Tak, jak już tak ogólnie wszystko też. A jak kwestia, jak postępuje kwestia umowy z Darkią w realizacji tego projektu? Darkia Veolia, to jest nowa już Darkia. Taka firma nie istnieje na naszym rynku. Veolia wykonuje projekt. Ostatnie uzgodnienia z właścicielami, przez które przebiegać będzie ciepłociąg. Rozpoczęcie jesienią tego roku. Podanie ciepła, właściwie przełączenie systemu, 1 lipiec 2016 rok. Proszę o więcej szczegółów mnie nie pytać, bo to tylko wiem i to mogę Państwu powiedzieć. Proszę zapisać 1 lipiec, zresztą ja powtarzam, za wykonawcą. Znaczy, chciałem się spytać nie o szczegół, tylko z czystej ciekawości, jaki procent miasta będzie zasilany tym przyłączem cieplnym? Jaki procent mieszkańców miasta? Wpinamy się, zamiast zasilania w naszej lokalnej ciepłowni, wpinamy się na wejściu zasilanymi powrotem zewnątrz. Czyli pierwszy etap, ten sam układ podziału zostaje co teraz. Czyli a spółdzielnia mieszkaniowa? To jest oddzielny temat rozmów ze spółdzielnią mieszkaniową. Czyli te rozmowy się toczą, tak rozumiem? Przygotowania do rozmów trwają. Dziękuję. Proszę pana. Chciałem zapytać panie burmistrzu, a jak to jest, co będzie się działo z dotychczasową ciepłownią, tak? Czy to będzie w formie rezerwowej, tak, jeżeli większość mieszkańców zasili ta firma Darkia, bądź jak pan burmistrz nazwał, co dalej z tą kotłownią, tak? Bo nie ukrywam projektów takich nietrafionych, panie burmistrzu, patrząc, to tutaj już jest jak gdyby drugi, tak? Mieliśmy kotłownię na słomę, która po dziś dzień, patrząc w niekrótkim czasie, jak gdyby nie ma nic już z tej kotłowni, tak? Wydano kupę milionów, które jak gdyby poszły wyrzucone w błoto, tak? Co z tą ciepłownią?
Dziękuję. Z tego co wiem, proszę Państwa, w pierwszym okresie czasu ciepłownia zostanie jako gorąca rezerwa. Zimna rezerwa. Do włączenia w przypadku, gdyby zachodziła taka kolejność, aby ją załączyć. I tyle mogę w tym momencie powiedzieć. Proszę Państwa, nie widzę chętnych, przechodzimy jeszcze do... Jeszcze mieszkaniec tutaj jeden. Proszę. Można? Tak. Jestem też mieszkańcem. Moliszki 21. Może taką kwestię... Znaczy bardzo proszę. I taką kwestię może prozaiczną i przyziemną, jak chodnik, którego no, uważam, że to jest temat taki bardzo, bardzo taki przyziemny, ale bolesny, bym chciał powiedzieć. Nikogo jakoś nie wiem, może pan, panie Sudra, jako radny z tego regionu nie drażni wygląd otoczenia tego ryneczku naszego. Na Sucharskiego. Jest straszny. Ten mur jest odrapany. Chodnik, powysadzały drzewa. To jest chyba chodnik, który był zakładany, jak to osiedle powstało. Droga tam dojazdowa, czy ten przejazd. Oprócz tej drogi, którą ludzie chodzą między straganami. Jest tak dziurawa, że oprócz tego, że trzeba się mijać z nadjeżdżającym sprzeciwka, to jeszcze trzeba omijać te dziury. Zaplecze tych pawilonów. Tam jest przecież trylinka, ale ta trylinka jest tak ułożona, że nie ma odpływów. To wszystko się robi bagno, bo tak, nie ma jak wysiąść z samochodu, jeśli się tam zaparkuje. Nie ma odpływów, nie ma. No, kompletny bałagan. Proszę Państwa, nie dość tego, to właśnie na tym chodniku, ja dopiero się teraz temu konkretnie przyjrzałem, jako że dotknęło, no nie mnie, ale moją żonę, wywróciła się z dwoma torbami w ręku i tak nieszczęśliwie upadła, że naprawdę narobiła sobie krzywdy, upadając na twarz. Dwa dni musiałem jeździć po chirurgach i tak dalej do Pabianic. Pomijając, zniszczyła okulary za 1200 zł. Proszę Państwa, to się tylko nie tyczy tego terenu tutaj wokół powiedzmy tego ryneczku. Na Moliuszku tak samo, wjazdy do posesji są takie dosłownie. Kilka takich wjazdów jest. To ja tam dalej za Kilińskiego to już nie znam, bo mieszkam tu właśnie przy rogu Kilińskiego. I na to nie ma pieniędzy. Pan nam, panie burmistrzu, proponuje tutaj jakieś rewitalizacje i tak dalej. To wszystko, żeby było elegancko. Fontanny są w środku miasta. A mój ojciec to tak mówił, że z wierzchu stroja od spodu czy na bokach, proszę pana, już nie jest tak elegancko. I skutki tego, naprawdę ludzie nogi łamią. Ja zamierzam uruchomić stronę internetową, w której właśnie będę szukał, no nie, myślę, że ludzie się zgłoszą, która będzie właśnie dotyczyła ludzi poszkodowanych w takich sytuacjach. Bo ja nie zamierzam tego puścić, bo to jest skandal, ja tak uważam. Dziękuję za udzielenie mi głosu. Dziękuję, pan burmistrz. Dobrze, proszę Państwa, to jest ubolewam nad tym, co spotkało pana małżonkę, ten upadek i poturbowanie się, to nie powinno mieć miejsca. Istotne jest, proszę Państwa, także stan chodników w naszym mieście nie jest najlepszy. I ja już powiedziałem na jednym ze spotkań, że przyszedł czas teraz na układy drogowo-chodnikowe. Powiedziałem również, proszę Państwa, że w tym roku nie wykonujemy żadnego układu drogowo-chodnikowego, bo musimy odzyskać zdolności finansowe. Ja wiem, że to jest trudne do przyjęcia, bo prawda, proponujemy inne rozwiązania, prac wolności, ale to są inne środki. Na niektóre mogę z zewnątrz otrzymać środki, na przykład na pielęgnację zieleni, a z wojewódzkiego funduszu nie dostanę. Panie burmistrzu, ale to jest luksus dla mnie. Zajmijmy się rzeczami podstawowymi.
Zgadza się, proszę Państwa, i ja również się z Panem zgadzam, że układy drogowo-chodnikowe są niezmiernie ważne i będziemy się nimi zajmować w miarę możliwości finansowych. Państwo radni, zresztą dzisiaj ożywiona dyskusja, na pewno będą pilnować, aby takie moje zapewnienia znalazły rozwiązanie. No tyle mogę zapewnić, natomiast no cóż, wszystko zależy od możliwości finansowych. Jeżeli będziecie Państwo porównywać plan z wolności z innymi inwestycjami, to zwróćcie uwagę na to, że no, na niektóre zadania inwestycyjne, niektóre inwestycje mogą przeznaczyć środki, a na inne nie. Także tutaj trzeba się wstrzelić mniej więcej, kiedy jest taka możliwość, to wtedy te środki po prostu przyciągamy do miasta, tak samo jak i środki unijne. Był czas na wielki przemysł, wykorzystaliśmy te środki, teraz te inwestycje zaczynają pracować. Ja myślę, że tego nie muszę tłumaczyć, bo to jest proces, który trwa, prawda? Nie można od razu wszystkiego mieć. Natomiast podkreślam, że jeżeli chodzi o układy chodnikowe, jest nam temat bardzo dobrze znany. Myślę, że w tym roku już poprawimy stan istniejący w okolicach ulicy Sucharskiego. Tam zmienimy nieco organizację ruchu. Również przygotowujemy się do tego. Dziękuję. W punkcie 11. Muszę się ustosunkować tutaj, wyborca skierował do mnie pytanie. Aha. Czy mnie to drażni? Proszę. Oczywiście, wie Pan, drażni mnie to. Ja, jak zacząłem kadencję, na początku kadencji, udałem się do pana burmistrza Wypińskiego, do pana burmistrza Brzyszcza, na pewno to potwierdzą, i między innymi rozmawiałem też o ryneczku na Sucharskiego. Też były rozmowy prowadzone na temat organizacji ruchu i mam nadzieję, że to się już stanie lada dzień, tak? Czyli będzie jeden kierunek jazdy w tym momencie na ryneczku na Sucharskiego. Rozwiąże to na początku, tylko problem oczywiście komunikacyjny, oczywiście w godzinach funkcjonowania ryneczku. Natomiast jeżeli chodzi o ten rynek, trzymam pana burmistrza za słowo, że prace nad wymianą nawierzchni chodnikowej i asfaltowej będą tam prowadzone. Natomiast mam też propozycję dla państwa, dla wyborców. W części, to całość będzie zrobiona, bo później złapiemy się. Dobrze, w części. 80%. Nie potrafię powiedzieć, chciałbym pan oczywiście, ale nie mogę tyle zapewnić. Tak, ale mam też rozwiązanie tej sytuacji troszkę szybciej, bo nie wiem, jak pan burmistrz przewiduje to terminowo, natomiast jest możliwość, uchwaliliśmy budżet obywatelski. Wiem, że jest to kwota niska, bo jest tylko 300 tysięcy, ale w ramach tej kwoty 300 tysięcy częściowo ten ryneczek na Sucharskiego mógłby być zrewitalizowany. Proszę tu was właśnie, proszę. Taki wniosek z mojej strony zostanie złożony tutaj w urzędzie, do komisji, która się zajmuje budżetem obywatelskim. I proszę tylko o oddanie głosów. Oddawać głosy będzie można albo przez internet, albo tutaj w Urzędzie Miasta. Jeżeli pomożecie, razem, wspólnie, możemy tą sprawę wygrać dla mieszkańców całego Konstantynopola. No oczywiście. Zapraszam. Jak tylko będzie możliwość głosowania, od razu wam o tym powiem. Nie tylko, no przecież. Są gwiazdy, są różne. Tak, ale nie, to jest 300 tysięcy. Proszę Państwa, dziękuję. Proszę wypełnić obowiązek radnego i spotkać się z wyborcami. Pan radny Jędrasik. Panie burmistrzu, chodzą ostatnio słuchy o jakichś ruchach kadrowych w urzędzie. Czy mógłby nam pan przybliżyć temat? Słuchy, co pan rozumie przez słuchy? Dzisiaj został przedstawiony jako asystent burmistrza, pan Boguń Mamoński, tak? To jest ruch kadrowy, który spowodowałem w czerwcu. Tak? Jaki jest przewidziany zakres obowiązków do pana? Polityka informacyjna. Ogólnie rzecz biorąc, poprawa polityki informacyjnej. Natomiast wie pan, jaki będzie zakres dokładny? To ja już wiem, bo pisałem to w zakresie do tego. Nie, no szczegóły nie pytam. To znaczy rozumiem, że na dzień dzisiejszy mamy... Kontakt z mieszkańcami, polityka informacyjna musi ulec poprawie, polepszeniu. To jest główny zadanie. Czyli de facto można przyjąć, że na dzień dzisiejszy mamy dwóch rzeczników pracowych. Tak? Nie. Asystent to nie wywołuje emocji. Dobrze? Tak. Bardzo proszę. Prawie dobrze, że pan wspomniał o tej komunikacji społecznej, bo że jest konieczność. Właśnie na tym spotkaniu, w którym brałem udział 10 czerwca, mówił pan, że musi pan dotrzeć do tych mieszkańców, będzie z nimi rozmawiał. Tylko, że wie pan, recepta na osiągnięcie sukcesu jest bardzo prosta. Rozmawiać, słuchać i realizować. I wówczas będzie dobrze. I...
zapewniony byt na stanowisku. Jak pan doda jeszcze środki finansowe, ja się z panem zgadzam i dziękuję za... Nie, ale wiemy chyba, o czym mówimy. Wiemy, o czym mówimy. Dzięki. Dziękuję. Proszę państwa, jeśli chodzi o organizację pracy Rady, dzisiejsza sesja jest tak na koniec miesiąca, ponieważ planowałem, że być może nie będzie nadzwyczajnej sesji lipcowej w związku z referendum i tam musimy podjąć uchwały. Byłaby taka sesja lipcowa, czerwcowo-lipcowa, no ale niestety pan skarbnik sygnalizował, że te uchwały budżetowe muszą być podjęte do końca miesiąca i spotkaliśmy się, więc prawdopodobnie w lipcu, znaczy nieprawdopodobnie, ale w lipcu będzie sesja krótka czy nadzwyczajna związana między innymi z ustaleniem dodatkowych dowodów wyborczych dotyczących referendum. Proszę państwa, jak mówił pan burmistrz, uczestniczyłem z panem wiceprzewodniczącym zakończenia roku szkolnego, ponieważ co roku wyróżniamy najbardziej aktywnych samorządowców samorządu szkolnego w danych szkołach i co roku to czynimy. Zresztą jest to dla mnie bardzo miły obowiązek, że w młodym pokoleniu jest nadzieja i są nadal młodzi ludzie, którzy chcą robić coś dla innych. Proszę państwa, w związku z okresem wakacyjnym nie przewidujemy dyżurów w lipcu i w sierpniu, co nie znaczy, że nie ma Rady Miejskiej, ponieważ co tydzień dyżury pełnią przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady we wtorek od 16. Natomiast przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej również będzie przyjmowała interesantów w ostatni piątek lipca i w ostatni piątek sierpnia. Proszę państwa, zamykam 10. sesję Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo.